Siemandero mordeczki. Jestem ogólnie w trakcie koszenia trawy. Jadę z Wlaczka. Co prawda nie Kubota ani Lidl. Sport no. Żeby były Kubota albo Lidl, to już w ogóle byłby prestiż, tak? Jeszcze Biedronka powinno swoje klapki wymyślić. No ale dobra, mniejsza z tym, nie o tym bajera dzisiaj. W ostatnim czasie nie było jakoś za bardzo dla was odcinków. Powiem wam, że życie na bezrobociu nie jest takie fajne, lepiej już jest pracować. Jakoś ten czas dużo lepiej jestem w stanie zorganizować po prostu sobie na to, żeby wyjść i pojeździć. Tak po prostu, kuźwa, jakoś nie wiem, no. Po pierwsze się może trochę rozleniwiłem, a po drugie też miałem swoje zajęcia i człowiek tak jakoś myśli, a na wszystko mam czas, a później nagle się okazuje, że kurczę, jest już wieczór i nawet nie ma jak za bardzo pojeździć, to tamto i o, bo to tu trzeba podjechać, to tam. Tak więc kurczę, no teraz trochę postaram się poprawić swoje zachowanie i będę starał się dla was częściej odcinki udostępniać, ale gdzieś bym się fyrnął fajniej, bo tu już jeździliśmy ostatnio. Chwila, tu jeździliśmy ostatnio? Nie, tu jest za wysoka trawa, trzeba z tym zdupcać. No, Yamaha jeszcze muli trochę. Ogólnie mam w planach z tym, z Kubusiem nagrać jakiś odcinek garażowy, bo też pisało dla mnie parę osób, że chciałoby taki odcinek, że są ciekawe. Ja się nie dziwię, no bo kurczę, jednak w ekipie bajera jest dobra. Chłopcy też nie wstydzą się kamerki i mają dobry makaron na uszy dla ludzi. I tu polecimy. Gdzieś powinien być przejazd. Gdzie ten przejazd? A dobra, wale rower, kurde, co to skuter? Nie przejedzie. Ale walnął dupą. Dobra, ale robimy tak, żeby nie niszczyć tego. Bo ktoś tutaj fajnie powołował. No i mam w planach właśnie z Kubusiem nagrać odcinek, jak regulujemy tą Yamaszkę. Może coś jeszcze, bo znając życie, to coś na spontanie jeszcze dojdzie. A tam będzie ścieżka fajna. Tylko że ja dostawu teraz nie wjechał, bo będzie siara. A już widzę, tam jest to. O kurde, jaka dziura, Yamaha. Oj. Muszę trochę patrzeć, jak jadę. Sucho na polu, żeby się za mną nie zarejerało. Ale Yamaha iskrami z wydechu nie wali niby, no. Dobra. Jedziemy. Jest strasznie gorąco, no jest 30 stopni, staram się też... ominieć trochę te wały. Dobra, spadamy stąd. O kurde, tu jesteście... a dobra. Małbym kleszczy nie nałapał. Ta Yamaha, kurczę, dopiero zaczyna się wkręcać w obroty. Jak odkręcę jej pełną manetę i jeszcze chwilę muszę poczekać. Tak więc, no kurczę, tylko regulacja gaźnika zostaje. Ej, gdzie ta ścieżka? No jedź. Ojeju, jak ja mam to udostępnić ludziom? Tu nawet nie idzie się rozpędzić, bo ja drogi nie widzę. No, tak więc może jeszcze temperatura robi swoje, bo naprawdę jest warno. A teraz... podrapałem się trochę. Dobra, tu już jest inna droga. Mam nadzieję, że następny odcinek dla was nagram, jak już ta Yamaha będzie dobrze wyregulowana. Będzie może coś poświrować bawiała bardziej. Więc może. Wow. Stop. Ja pierdzielę. Kątem oka to zobaczyłem. A co to kurwa, tylko tu rośnie? Ja pierdzielę. Znowu znalazłem. Ale jakie malutkie. Kurczę, tamte haszcze nie pamiętam, w jakim miesiącu znalazłem. A tu też rosną, ale malutkie. Oj, chyba komuś nie pykło to po... A tutaj trochę większe. Żeby nie podeptać.
Zdajemy kaskę. Ale strasznie małe tutaj, o jakieś one. Ale tu przy rowie jakie wysokie. O, tutaj o te o zobaczyłem, kurczę. Te takie ciemniejsze. No, tutaj trzeba uważać, bo o, coś nie pykło komuś chyba. Ciekawe, czy czuć ten zapach taki śmieszny, jak od tamtych. No, trochę czuć, trochę czuć. Ale tamte, co kurde haszcze znalazłem, to były wyższe ode mnie. Ale dobra, kurwa, ale materiał będzie. Oby znowu jakieś promo wleciało. Bo tam wtedy musiało mi trochę chyba YouTube pomóc. Musiał, bo tam miałem ponad 130 tysięcy wyświetleń pod tamtym filmem, no. To takie, no kurczę, znalezisko dobre. Znalezisko dobre. Wiadomo, to przemysłowa jest tutaj w ogóle, jakby nic nie rosło. A takie drobne, a może się wybiją jeszcze. Dobra. Ja nie wiem, w jakim miesiącu udostępniłem tamten film. Ale... kurwa, nie poniszczyć. Ale tego... legalna, no, pole. Widać tylko wzdłuż zasadzone. Tu trochę przy zboży jakby na początku dobrze wyglądało, tu przy rowie to w ogóle spoko. Tam jakby w ogóle nie było, tam dalej to nie będę łaził. No coś tam rośnie, tam widzę, że się kiwają w tym wietrze. W ogóle dobrze, że chociaż dzisiaj takie podmuchy wiatru są lekkie. A tutaj też to rośnie? O kuźwa! Po dwóch stronach. O, tutaj też słabiutko, ten krzaczek nawet spoko. Nawet spoko. Dobra, i teraz odpalando. A, czemu zakręcam kranik za każdym razem? Na tym gaźniku jest jakiś problem dziwny, bo na tej stopce... O, jeszcze tego czujnika nie zrobiłem. Widzicie, taki ja zarobiony jestem na tym bezrobociu, że muszę kabelek tam dociskać, a wystarczy tylko wsuwkę zmienić, albo tą ścisnąć. Znowu wystarczyło uścisnąć, no. I na tym gaźniku jest taki problem, że na tej stopce ona jest trochę dłuższa i ta Yamaha bardziej się kładzie, ale na poprzednich gaźnikach tego nie było, że na zgaszonym, ja się bardziej będę rozglądał teraz, że na zgaszonym, no teraz jakbym wszędzie bucha widział, nie? Na zgaszonym skuterze po prostu filtrem powietrza ucieka mi paliwo. Nie wiem, może pływak się zawiesza. Dlatego teraz, póki jeszcze nie miałem czasu robić tej Yamaha, tak jak dla was mówiłem, że planuję zrobić taki odcinek, to po prostu, kurczę, no, zakręcam ten kranik. Nie, już pewnie więcej tu nigdzie nic nie rośnie, chociaż kuźwo szczerze to nie wiem. Tam nie jeździłem jeszcze. Teraz i tak muszę zrupcać do domu, bo na tak godzinę nie sprawdzę, że jasno jest. O, tutaj. Co to? Polana taka. A tu cień. Dobra, to tu teraz się w sumie mogę napić. No, w takie upały w sumie jeździć po tych polach, jak taka susza jest, to kurde też trochę nierozsądne. Może lepiej było pojechać dla mnie na sąd, no ale wtedy bym buźkę nie znalazł. A tak się znalazłem i będę miał dobry odcinek. Jakoś nie wiem, czemu, powiem wam, no tak mnie ciągnie, kurczę, właśnie w teren bardziej. Na tym asfalcie też jest fajnie pokulać właśnie sobie i tam gdzieś nóżkę zarzucić za kierę, pomachać ręką czy coś, puścić tą kierę. Ale no kurczę, to i to jest spoko. To i to jest spoko i po prostu dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak enduro na kołach supermoto i na kostce i bym se przekładał, a i tak pewnie bym se nie przekładał i na supermoto se hasał tu i tam i dopiero jesienią bym se zmienił te koło na kostkę. Tak pewnie by było, ale fajnie w laczkach się tylko powiedzą, że wieśniak. No bo tak, no bo Kubota tu nie jest napisane, to wieśniak. Jak na tym poprzednim odcinku z Yamahą zapomniałem, że zakręciłem kranik, nie mogłem odpalić jej. Podjechała kawałek i myślałem, że się zatarła. Wtedy dobre baty dostała w terenie, bo trochę w błocie była uwalona. No to dobrze, tak w cieniu się skitrać. W ogóle o, już jaki zjarany jestem. Dobra. Koniec poszukiwań na dziś, bo ja jeszcze muszę skosić tą trawę, ale jeszcze sobie coś tam pobajerzymy trochę. Dobrze, że
zasadzie staram się tak różnymi ścieżkami jeździć, bo zawsze właśnie mogę coś znaleźć. A w sumie zbliżamy się już do terenu zabudowanego. Zaraz ludzie skojarzą mniej więcej co, gdzie i jak i będą tutaj jeździć. A tego to w sumie bym nie chciał. Tak więc co, mordeczki? Wbijajcie do mnie na Instagrama, bo tam możecie zawsze jakieś newsy O kurczę, zdjęcia nie zrobiłem na Instagrama przy tym. Dobra, może wieczorem się przejadę jeszcze skuterkiem, to zrobię fotkę. I tego. I właśnie na Instagrama wrzucam jakieś tam zapowiedzi, co możecie zobaczyć w następnym odcinku. Czasem jakieś tam wymyślam takie, że zadajecie mi pytania, albo głupie pytanie ostatnio wymyśliłem, a jednak braliście w tym fajny udział, że co dzisiaj miałem na obiad, nie? No, kurczę, udo do tego to trochę siara. Trzeba, kurde, spod naleśki zdjąć i w majteczkach latać. Dobra, trzymajcie się, wariaty, do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli się podobało, to zostawcie mi łapeczkę w górę, jakiś komentarz zostawcie też po sobie. A jeżeli jesteście nowymi wideami, to też możecie suba. Macie jeszcze klapka, elo.